Grzegorz Schetyna twierdzi, że nie będzie rozmów z Napieralskim, między innymi ze względu na to, że on i tak nie wierzy w coś takiego jak oficjalne poparcie Komorowskiego z jakichś tam powodów. Czy są jakieś takie powody, czy też takie zachowanie, czy słowa Napieralskiego, które przesądzałyby jednoznacznie, że nie udzieli poparcia Komorowskiemu przed drugą turą? Nie znam takich słów Grzegorza Napieralskiego. Znam słowa, które mówią o tym, że oczekujemy od kandydatów jasnych deklaracji i jasnego przedstawienia poglądów na Polskę. A panu premierowi Schetynie myślę, że chciałbym powiedzieć, że wyborcom należy się szacunek i grzech pychy czasem prowadzi w złym kierunku. To nie jest w Polsce tak, że ktoś na zawsze ma dane duże poparcie społeczne. Wyborców w Polsce trzeba szanować i trzeba mówić do nich o programie i o ich problemach, a nie prowadzić personalne walki.